Przymieszanych, albo są usługi, albo jest mieszkaniówka, nie ma MWU. Ale oczywiście jest możliwość usługi. I proszę Państwa, po tej stronie tłumaczone było tak, że jeśli poszedł tutaj tramwaj, jeśli pójdzie drugi tramwaj, bo to jest ten tramwaj, który ma być budowany, ten tutaj. Tu jest następna, to jest ta sama linia, nie? Bo tak przechodzi. No to jest pytanie, czy ja bym tutaj niską zabudowę, pan wyburza, czy wysokie hale po to, żeby robić niską zabudowę? Ale jakie wysokie hale, jaką pan mówi, dopuszcza budowę do 50 metrów teoretycznie? Nie w tym obszarze. Ale dopuszcza do budowy wysokiej intensywności, prawda? A tam mamy przecież wśród tych malutkich ulic, są same domy. Nie z tej strony, bo pan się przecina, Jacek. Proszę pana, bloki są tutaj, wszędzie są tutaj bloki. Tu są bloki 4-5-kondygnacyjne. Jest tylko jedna stara budowa. Ale takie bloki to można tak powiedzieć, jak niskiej intensywności, średniej i niskiej intensywności. Znaczy, inna kwestia jest, że można się zastanowić, bo teraz jest pytanie, co, na przykład, bo tu mamy usługę. Tu rozumiem, że tu mamy, nie wiem co. No właśnie, bo granica jest, ale teraz to nic nie ma. Bo teraz jest pytanie, to jest gromadstwo. To jest gromadstwo, no proszę Państwa. To jest ulica. To jest gromadstwo. Jedna gromadstwo. Ale teraz jest kwestia tego, czy... I tu można by się zastanowić, czy to MNW, bo jeżeli zostawimy MW też w tym rejonie Starej Krzywdy, to dopuszczamy możliwość zabudowy wielorodzinnej przy Starej Krzywdzie. Rozumiesz, co mówię? Czy w ogóle tam nie jest oznaczone... Tu powinno być przeciągnięcie, tak? Znaczy inaczej, tak jak mamy punktowo wyciągnięte z MW, tu punktowo mamy wyciągnięte do MW, to moim zdaniem powinien teren, przynajmniej ten teren, to być MNW, czyli niski. I nad bagrami, bo MNW tu i tak mamy już zabudowane, więc tu już więcej nie zabudują. Nad 13 Płaszowskimi, natomiast nie ma problemu, żeby... Natomiast MW powinno być może faktycznie zostawić, że powinno być ograniczone do ulicy Gromadzkiej. No możemy zrobić MW, nie przeszkadza. Jak to, tylko proszę Państwa, to będzie zmiana, która tak naprawdę nigdy nie przejdzie. Znaczy nie, Zygmunt, chodzi mi, tam zostaje MW, natomiast chodzi mi o... Czy na pewno ważniejsze jest to, żeby tu było MNW? Bo tutaj to powiem Wam szczerze, od przodu jest Centrala Rybna, to jest to. Tu jest Arbet, jak Pan mówi, że on jest niski budynek, to on ma około... No tak, myślę, że... No wiem, to są takie piętra, tylko że po około 6 metrów. Problem jest inny, że nikt nie można zmieniać, nie może mieć tendencji takiego miasta, by płaciło wtedy odszkodowanie, jeżeli by z wyższej zabudowy... Proszę Państwa, to jest tak samo, jak mamy rentę planistyczną w studium, to jest w naszym planie, że w momencie, kiedy zainwestowanie terenu idzie do góry, to miasto pobiera opłaty od... Ale tu by trzeba było tylko na tym obszarze zmniejszyć wysokość zabudowy. Zmniejszyć, znaczy nie intensywność, może być wysoka, ale w sensie takim, żeby to było 6-7 metrów z ograniczeniami. Korekta granic MNW przy studium Gromadzka Krzywda. Krzywda leci tutaj, tu jest kawałek Strycharskiej, a tu jest ta, tu jest Szklarska. Tylko, że tu nie wiadomo, co to jest za obszar. No właśnie, to no nie. To jest ten, słuchajcie, tu nie ma granicy, tu macie granicy obszaru, tu jest całość. Nie, to jest nieporozumienie. Bo faktycznie, ja też myślałem, że Gromadzka to jest linia ograniczająca obszar, to jest nie, tylko, że jest szersza ulica. A granica obszaru to są takie dłuższe kreseczki. To jest błąd. Albo to nie znaczy nie, prowadzenie elementu. Zygmunt, tutaj, żeby była granica, bo tu i tak nie masz zabudowy, bo mówię to będzie. Więc granica tego obszaru MW i zresztą chyba tak idzie, niech już idzie... Nie wiem, co tu jest zabudowa.
Ktoś kojarzy? Skarpetki są po prostu jest, no. Skłosza można zacząć. To już jest jakaś punktowa. No to w jakiejś projekcie idzie w ten sposób. Tutaj i tak jest już wszystko zabudowane, bo wszystkie badziewki są zainwestowane, to są te bloki przy Wodnej. Więc tam już więcej nic nie wybuduje, ale z prądu jeszcze od Wodnej, że tam są całe burzeć te indywidualne domy i robisz tam dalej. No dobra, ale zanim to wejdzie, zanim plan zmieni, to już będą te bloki. To już będą te bloki. Natomiast jeżeli tu zostawimy NW, no to istnieje, że nam zabudują potem wysokościowo nawet tych 18 metrów czy 20 w tym paśmie. Tak jest. No i sprawdzenie parametrów wysokości na NW z dużej czy Gromadzka do Saskiej. Ale tam nie ma, bo jest Saska, a tu jest Gromadzka. No tak, tylko że nie masz dużej jednostce, nie masz podzielone jeszcze na obszary, tylko masz, ma ktoś taki dokument. Jaka jest wysokość w obszarze FW jednostce 13? Między Gromadzką a Saską. Obszar zawarty między Gromadzką a Saską. Tam jest Warszawska Krzywda ten obszar. Nie wiem, czy po tym obszarze można podciągnąć. Warszawska Krzywda to była nazwa miejscowego planu zagospodarowania. Nazwa robocza jest. A on się nijak ma w stosunku potem do tych szczegółów, bo on obejmuje cały przecież plan. Proszę Państwa, ja bym proponował tak. Teraz przerobiliśmy. Nie, przepraszam, bo oni Płaszowska Krzywda użyli tutaj takiego sformułowania, że w rejonie obszarze Płaszowska Krzywda i tam wskazali wysokość, że ograniczają do 18. Nie chciał podać jak ten podpis. Ale dobrze, bo przecież to jest ten obszar Płaszowska Krzywda, to był ten. To zostawiamy. Nie, obszar, proszę Pani, Płaszowska Krzywda, że przedłużamy obszar Lenińcy Krzywda. Tak, mamy niżową wysokość do 18 metrów, to już jest zabezpieczone. Proszę Państwa, i tak zamykamy punkt, obszar numer 13, proponuję 10 minut. Nie, uwagę do 13 jeszcze. To jest to, co rozmawialiśmy na spotkaniu w piątek z EGW. Czyli zarezerwowanie terenu względnie budowy drogi będącej przedłużeniem ulicy Prokocińskiej do współpracy Dudzińskiej. Tylko kampana, nie ta skala. Niech Pan zobaczy na układ drogowy. Niech Pan zobaczy, Pan Tadej, wyświetli Pan układ drogowy, czy widać Pan tam inne drogi oprócz kategorii dróg zbiorczych. Panie Przewodniczący, na spotkaniu, to Pan powiedział, że to studium zdenicza taką uwagę. Nie, ale się, proszę Pana, ale coraz bardziej się wgryza w to, czy zobaczmy, czy jakiekolwiek drogi są pokazane. Ale jeżeli tego nie uwzględnimy, to w takim razie nikt nie może powstać. Wypisać możemy. Wypisać możemy, tylko że ja patrzyłem potem, bo też myślałem, że te drobniejsze drogi się tu włożą, a okazuje się, że to tylko kategorii dróg zbiorczych. No to musiały być kategorii druga Z. No. Ale wpisać możemy, czy... Znaczy możemy uznać to, że za drogę zbiorczą. Czy to jest obszar numer 13? Tak. Dobrze. Strasznie dużo pan pani osłabił. Nie, się to nie, nie, bo to są, praskie. Bo ja doszliśmy do... Ten co to pisze, to strasznie dużo w polonistyki. A gdzie ma ten? To jest tyłem wzdłuż torów kolejowych łączących od miasta ulicą Wodną. Czy to co przy torach? To co miało być odbrać? Odbrać ludzi z gigantu mieszkań. To by trzeba było odbrać ludzi z gigantu mieszkań. To jest po prostu. Proszę Państwa, przerwa. No co, dobrze. Tak. Przerwa w 5 minut.